to na księdze Pociekowo przez 2 lata, od 1932 do 1934 roku. Wtedy był kapelanem sióstr wizyty, tutaj była właśnie kapelania. Tam przy tym kościele Serca Jezusowego były siostry wizytki. I siostra Justyna tutaj przez pół roku przychodziła z Antykolu. Raz lub 2 razy w tygodniu, przeważnie w soboty. No i tutaj ten malarz właśnie mieszkał na dole, księdze Pociekowo Góry. Ten malarz był dobrze właśnie wykształcony, malarzem studiował w Krakowie, u dobrych profesorów, m.in. Józefa Czechowskiego. Jeszcze był na różnych stypendiach, w Paryżu, we Lwowie, w Monachium, w Rzymie, jakąś szkołę malarską skończył. Ale duże znaczenie miało to, że słuchał tych wskazówek siostry Faustyny. Jak ona prosiła, tutaj też wszystkie te szczegóły mają znaczenie takie, że to pomysł. Jego spojrzenie to jest spojrzenie z krzyża. Na tym dzienniczku właśnie jest zapisane też te 2 promienie. Pan Jezus właśnie wyjaśnia, że ten blady to jest promień, który usprawiedliwia duszę, czyli to właśnie jest sakrament chrztu i spowiedzi. A ten czerwony, że to jest pokarm duszy albo życie dusz, czyli to chorysta. Te czarne to jest symbolem grzechu. Także też nie jest przypadkowe i też właśnie prawdą było nie błogosławie, ale też ten obraz pokrywa się z Ewangelią, która jest w świecie Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus właśnie wchodzi do wieczernika, może pokrywa. To ksiądz Sopoćko też tak potem to jakoś tak wyjaśniał, opisywał. On też napisał taki dziennik na polecenie spowiednika właśnie i to no, jest dostępne, można sobie. Nawet w Ostrej Bramie jest ten dziennik księdza Sopoćki i tam właśnie on też wyjaśnia te różne rzeczy. Też właśnie nie jest przypadkowo, że Pan Jezus idzie, bo Faustyna go widziała w ruchu, czyli te wszystkie gesty no właśnie mówią o miłosierdziu. Tutaj akurat też te właśnie serce widzimy, że taki najjaśniejszy punkt, nie? Właśnie się różni tym obrazem typu krakowskiego, bo ten krakowski powstał już tam 10 lat po śmierci siostry Faustyny. Już tamten malarz Adolf Hoa nie miał styczności z Faustyną, dlatego są troszkę takie różnice. No, ten napis też Pan Jezus sam kazał Faustynie. No, już takie słowa w Płocku, jak się pierwszy raz ukazał. Normalny obraz według rysunku, który widzisz z podpisem Jezu Fontowi. I potem jak już tutaj ma ten obraz był malowany, to jeszcze raz potwierdził, że takie słowa mają być pod obrazem. I tutaj ksiądz Sopoćko sfinansował malowanie tego obrazu i też nawet kuzował do tego obrazu, że on w ogóle tak dużo takiego wysiłku to wszystko włożył. Właśnie był tym pierwszym spowiednikiem, który się przejął tymi objawieniami, bo właśnie w Polsce nie dopiero po 3 latach właściwie się udało zrealizować. Pan Jezus chciał i też nawet ona widziała, zanim przyjechała do Wilna, w takim widzeniu księdza Sopoćka właśnie między ołtarzem a konfesjonałem i słyszała słowa Pana Jezusa, że to jest kapłan, który ci pomoże spełnić moją wolę na ziemi. No i to przez te pół roku właśnie też tak badał to wszystko, czy te objawienia są prawdziwe, właśnie porównywał z Pismem Świętym, z nauką Kościoła. No i potem dzięki temu mógł potwierdzić. Dużo później bardzo pisał. Takie 4 żądania Pana Jezusa wypełnił, czyli malowanie obrazu, rozpowszechnienie koronki do Bożego Miłosierdzia, bo też koronkę tutaj w Wilnie Pan Jezus podyktował. Już po namalowaniu obrazu w 1935 roku. Nie wiem, czy to księża byli, czy będą w tym domku pustym, złożonym na Antykolu. To jest to miejsce, gdzie właśnie było to objawienie koronki. I też właśnie starał się ksiądz Sopoćko o ustanowienie tego święta Bożego Miłosierdzia. Bardzo dużo pisał, właśnie tak uzasadniał. Nie było to takie proste, bo to święto też jest takie nietypowe, bo się odnosi do przymiotu Boga, nie? Taki, nie ma takiego pochowania. Tak, pierwsza niedziela po zmartwychwstaniu Jan Trzewodny, prawda? Tak. No, chodziłem wszędzie w Polsce, tam było to skończone. Tak. Też właśnie ksiądz Sopoćko też założył ten zgromadzenie, też właśnie Pan Jezus. A to ksiądz Sopoćko założył to zgromadzenie? A myślałem, że to siostra Faustyna założyła. Nie, bo to właśnie jakby Pan Jezus jej zlecał.
cały, tylko że no, oni jakby to tak rozeznawali, jakby tak się wstrzymywali, żeby to tak wszystko dobrze przemyśleć. I potem ona zaczęła chorować na gruźlicę, to było w minie 3 lata, wyjechała to, wstawił do siebie też listy, jest nawet taka wydawa książka, tam, żeby wypełnić te kwarty żądami Pana Jezusa. I, no i właśnie, tak odczytali wolę Bożą, że właśnie tak jak właśnie po pustyni Pan Jezus się objawił i powiedział na mały obraz, ona go bezpośrednio nie malowała, tak samo z tym zgromadzeniem będzie. Nie? I że to jakby on, Pan Jezus też jakby to zlecił, że to jednak się Sopoćką ma założyć. Także właśnie też ona mu jakby tak powiedziała, że sam Pan przyprowadzi właśnie te kandydatki, że nawet on tak nie ma zabiegać o to. I rzeczywiście już w czasie wojny, czy jeszcze tuż przed wojną, właśnie on, ksiądz Sopoćko miał kontakt tutaj ze studentami i tak właśnie taka była pierwsza szóstka takich dziewcząt. Właśnie jedna z nich tam pomagała mu tłumaczyć pisma na łacinę. No i my same tak się zwróciły z tą propozycją taką, żeby chciał być w takim właśnie zgromadzeniu związanym z Bożym Miłosierdziem. No także, jeszcze jest taka może ciekawostka, nie wiem, czy księża wiedzą, że ten obraz Pan Jezus chciał, żeby było właśnie dla nas w tą pierwszą niedzielę po Wielkanocy. I tutaj właśnie w Ostrej Bramie było roku wynamalowane tego obrazu, do takiej uroczystości zakończenia jubileuszu odkupienia świata. I właśnie on wisiał na budynku kościoła po lewej stronie. Właśnie to były takie no, uroczystości na zewnątrz. Faustyna wtedy udekorowała kwiatami nawet i widziała, jak Pan Jezus się ożywił, właśnie jak ksiądz Sopoćko mówił kazanie o Bożym Miłosierdziu, to właśnie na taką wizję, że właśnie też te promienie rozchodziły się do wszystkich ludzi i na cały świat.